Tylko RDN Małopolska. 10 minut po 8, zamieszanie w radiu jak zawsze, ktoś biega, ktoś się przemieszcza po studiu, ale tak to jest w radiu po prostu. Panie burmistrzu, pan też jest do tego chyba już przyzwyczajony. Bernard Karasiewicz, burmistrz Ryglic. Tak? Przyzwyczajony, że w radiu to jest taki szum trochę. Dzień dobry państwu. Oczywiście, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na naszych tarnowskich ulicach, bo tak się wolno wszystko porusza. Jeszcze tarnowianie nieobudzeni są po weekendzie. Jeszcze śpią, tak. Jeszcze no tak, i wakacje mają. Tak wolne. A zresztą to są wakacje, więc nie dziwię się. Ale za chwilę, kiedy już ten upał da się mocno we znaki i kiedy ruszą prace przy remoncie krakowskiej, to sytuacja będzie inna. No i pod wiaduktem przy krakowskiej też pewnie będą kierowcy stać. Wstał ale pan? Mamy połowę wakacji. Myślę, że wszyscy to zniesiemy w jakiś sposób, przemieszczając się przez Tarnów, że do szkoły dzieci nie dojeżdżają, że tylko ci pracują, którzy muszą. Także myślę, że przeżyjemy w Tarnowie. Wstał pan pięknie. Dzisiaj w tarnowskich korkach? Nie. Troszeczkę stałem na Lwowskiej, więc dlatego mówię o tym takim żółwim tempie. Panie burmistrzu, a ja bym politycznie zaczęła, jeżeli pan pozwoli, bo troszkę po naszej ostatniej rozmowie w programie Słowo za Słowo zawrzało zwłaszcza w internecie. No, ja mówię o tym, że wtedy powiedział pan oficjalnie, że tak, zamierzam kandydować, ubiegać się o reelekcję burmistrza Ryglic. No i ktoś napisał, ja zacytuję, jak w roku wyborczym nie nadrobi, domyślę pan, inwestycji, których praktycznie nie było przez 3 lata, to historia sprzed 7 lat się powtórzy i nie wybiorą go na burmistrza. No to ja pytam, nie było inwestycji, a może za mało? A ja zapytam, a jakie były projekty zostawione przez poprzedników na to, aby realizować inwestycje? Bo przecież inwestycje, jak wszyscy wiemy, są realizowane na podstawie pozwoleń na budowę. Pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie projektów. Więc tutaj takie pytanie na pytanie. Natomiast już tak ale serio. Ale puste szuflady pan zastał, panie burmistrzu? Tak, raczej tak. W większości tak. Natomiast już serio, to no, samorząd w Polsce inwestuje na podstawie uzyskanych dotacji przez urzędy marszałkowskie z Unii Europejskiej. W związku z tym, że zakończył się ten czas 2007-2014. Inwestycje były na ukończeniu. Trzeba było przystąpić do planowania 2014-2020. I tutaj dopiero w tym roku mamy pierwszy efekt jakby przygotowania. Dotyczy to na przykład kanalizacji wodociągu z Prowu, który będziemy realizować na kwotę przeszło 4 miliony i już jesteśmy w fazie przetargu. Panie burmistrzu, pan się troszkę oburzył na te zacytowane przeze mnie słowa. To ja zapytam inaczej. Która z dotychczas zrealizowanych przez te 3 lata inwestycji jest dla pana taką najważniejszą? A myślę, że chodnik przy ulicy Tarnowskiej w Ryglicach do ulicy Tuwima, aż tak, czyli łączy nam, to jest wydatek około 500 000 zł, który łączy nam już bezpośrednio jakby rogatki miejskie z centrum miasta. Jest to taka inwestycja widoczna, natomiast dużo inwestycji powstało, które jakby gołym okiem nie widać. To jest kanalizacja na ulicy Fredry, to jest także wodociąg w Bistuszowej na górach, tam gdzie tych wody nie było. I myślę, że te realizacje pozwolą na to, aby stwierdzić, że mimo nieuzyskanych środków finansowych, czy nieotwartych jeszcze funduszy na te 3 lata, myśmy realizowali inwestycje w wysokości 10% budżetu. Panie burmistrzu, i jeszcze wejdę w słowo i jeszcze zapytam troszkę inaczej. A w tym cytowanym roku wyborczym, która z inwestycji będzie najbardziej potrzebna mieszkańcom, największa? Powiem tak, że chyba pisał to jakiś samorządowiec, ponieważ no co, bo się doskonale zna na się orientuje, że kumulacja następuje w roku właśnie 4., 5. od kadencji. To jest takie nieszczęśliwe właśnie w tym ustawodawstwie, że burmistrz jest 4-letni, na 4 lata jest wybierany, a nie na przykład na 6, bo mógłby wtedy w sposób ostateczny zakończyć inwestycje. I przeważnie to jest tak, że w ostatnim roku, kiedy po projekcie wykonywano
wykonywane są inwestycje, przychodzi następca i święci je. A to nie jest tak, panie burmistrzu, że jednak większość inwestycji, tych, które widać, planuje się po prostu na rok wyborczy, że to też ma znaczenie? Nie, ale powiem tak, to jest taki rytm. To nie jest, że jest na rok wyborczy, tylko to jest takie... A troszkę PR-u w tym nie ma? Myślę, tak, że szczerze? PR jest wtedy, jeżeli ktoś chce oddać koniecznie przed wyborami i robi to na przykład jak pani premier ze świnną porębą, nie? Że jedzie się, oddaje się, robi się, okazuje się, że jeszcze nie jest zbiornik oddany. Zdarza się to samorządowcom i trudno się dziwić. To nie tylko w naszej gminie, gdzie chcemy dopiąć swojego i jakby te mleczko, tą śmietankę z tego mleczka spić. Panie burmistrzu. Nie jest to negatywne. Uważam, że jeżeli się coś robi wspólnie ze społeczeństwem i na wniosek społeczny, to czy to oddamy pół roku w tę, czy w tamtą stronę. Najważniejsze, żeby to zrobić, żeby przyszłe pokolenie... No ale kandydaci się cieszą, jeżeli mieszkańcy przed wyborami odpowiednio zauważą. Ryglice mają pieniądze na usuwanie skutków tych majowych, intensywnych burz. Ja tylko przypomnę, że wtedy ucierpiało i zniszczonych zostało kilkanaście kilometrów dróg, 3 mosty i 7 przepustów. Skąd pieniądze? I ile pieniędzy? Otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego 320 tysięcy na usuwanie skutków powodzi, ale to jest ta pierwsza transza dotycząca jeszcze roku wcześniejszego. Mhm. Natomiast mamy złożonych wniosków teraz w Urzędzie Wojewódzkim na przeszło 1 000 000 i czekamy drugiej transzy. Na razie nasza korespondencja odbywa się na zasadach przypominania i mamy obiecane, że być może właśnie w trzecim kwartale otrzymamy taką kwotę dotacji do odbudowy tych dróg. Żniwa będą w tym roku prawdopodobnie w upale, panie burmistrzu. Pojawiają się nawet ostrzeżenia na ten tydzień zwłaszcza. No może dojść do przegrzania organizmu podczas prac na polach, o czym zdaje się rolnicy chyba nie zawsze pamiętają. Jak pan to widzi u siebie na co dzień? To już nie są te żniwa, które kiedyś byliśmy przyzwyczajeni. No ale mimo wszystko... Ja sądzę, że tutaj na terenie gminy Ryglice, gdzie mamy bardzo dużo zalesień, będzie można w południe odpocząć w cieniu naszych starych lasów, drzew i tutaj te przegrzanie. Być może, że bardziej obawiałbym się o turystów, którzy przyjeżdżają i którzy się... Widzi pan ich? Sporo jest turystów? Tak, to w wakacje zawsze jest więcej tych turystów, którzy się mogą opalać bardzo intensywnie i tutaj widzę jakieś zagrożenie, gdzie nierozważnie mogą używać tej kąpieli słonecznej. Nie jestem ciekawa, czy ci turyści, o których pan mówi, czy oni też biegają po Ryglicach? I już powiem, dlaczego pytam, bo wiem, że jest sekcja biegowa właśnie w Ryglicach, zupełnie nowy twór. Widzi pan biegaczy? Tak, robi się modny. Biegacze i... Po tych górkach ryglickich? Tak, biegacze, ale także osoby, które chodzą z kijkami. Oraz więc... kolarze chyba tak, też. Tak, i kolarze. Widzi się, bo nasza gmina jest taką troszeczkę gminą dla tego rodzaju sportu wyczynową, bo trzeba założyć, że trzeba wyjść pod jakąś górę i z niej zejść, w związku z powyższym ona potrzebuje więcej wysiłku i ludzie to lubią. Także myślę, że tutaj w tej sprawie, a zwłaszcza, że jest gminą też bardzo cichą, taką spokojną, gdzie można rzeczywiście maszerować i napotykając pojazdów czy też ludzi. Docierają do nas takie informacje, że 5 studentek ze Stanów Zjednoczonych przebywa teraz na terenie Ryglic i bezpłatnie uczą angielskiego dzieci. Skąd one są? Co to za kontakty? Już od lat mamy taki kontakt z uczelniami Stanów Zjednoczonych, gdzie w ramach takiego programu prowadzimy naukę języka angielskiego poprzez goszczenie studentów ze Stanów Zjednoczonych lub studentów z innych części świata, którzy studiują na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. I w tym roku mamy 5 wspaniałych studentek, które spędzają czas z naszymi dziećmi. Na jak długo tego, przyjechały? To jest na miesięczne kontrakty. Przebywają w naszych rodzinach, mogą wzajemnie w jakiś sposób sprzedawać swoją kulturę, a także my, mieszkańcy, a szczególnie te rodziny czy dzieci, bez wyjazdu do Stanów Zjednoczonych mogą się dowiedzieć dużo o tym kraju. Skąd one są, panie burmistrzu? Z jakich to rejonów Stanów? Z Kalifornii. Jest 2 osoby, jest z Arizony, jest osoba z Bostonu i jest 1 studentka z Indonezji. Panie burmistrzu, studiujące na Berkeley Uniwersytet. A na koniec pytanie mam następujące. Co to są
Prozioki i Gomułki Kowalowskie. O, to jest taki wyrób, który został zarejestrowany przez naszą mieszkankę Jolę Kramarczyk i jest... Z Kowalowej. Tak, tak. I jest on takim produktem regionalnym. Co ciekawe, widzę tych prowzioków teraz na wszystkich imprezach i już ludzie robią. A normalnie na co dzień można kupić gdzieś, czy na nie? Co dzień myślę tak, że będą zresztą warsztaty, że te prowzioki, gdyby dojść do jakiejkolwiek restauracji na terenie gminy i zażyczyć sobie, one są do zrobienia w ciągu 5 minut. Ja pytam o te prowzioki między innymi dlatego, że te produkty regionalne wymienione przeze mnie i przez pana burmistrza będą między innymi jedną z atrakcji imprezy pod hasłem Wrota Pogórza 2017, 5 i 6 sierpnia. Ta impreza się odbędzie. Co jeszcze? Tak, jesteśmy tam na trasie tej imprezy takiego zwiedzania i odwiedzania nieodkrytego jeszcze Pogórza Brzaneckiego i tam między innymi w ramach tego spotkania będzie właśnie wypiek prowzioków i gomułek kowalowskich. Będzie też wizyta w stadninie koni, będzie też wizyta w spichlerzu, najstarszym spichlerzu w tej części Polski i myślę też, że wiele atrakcji takich, które turyści będą zaskoczeni. A dla tych, panie burmistrzu, którym trudno sobie wyobrazić, co to te prowzioki, ja jeszcze do nich wracam, i gomułki kowalowskie, to powiedzmy obrazowo, to jest chleb czy ciasto, skoro się to wypieka? To jest, bym powiedział tak, ciasto biedaków. Nie mówiąc to w taki sposób jakiś prześmiewczy, bo sam te prowzioki do szkoły robiłem sobie. Proszę sobie wyobrazić, że brakuje chleba. Wypiek jest w piątki albo w soboty i w piątek brakuje rano chleba. Idziemy do szkoły. W związku z powyższym jest mąka, jest woda i jest soda. Co się robiło? Przy zapalonym piecu na blachę urabiało się to ciasto, troszeczkę mąki, troszeczkę wody. Czyli potrafi pan? Tak, potrafię zresztą, jak chyba wszyscy Pogórzanie my, żeśmy to jedli. I rzucało się ten placek na blachę, z jednej i z drugiej strony opieczony i można było, no to już był luksus, żeby czymś posmarować. Natomiast schować do teczki, do tornistra i do szkoły iść, w czasie przerwy można było zjeść. Także jest to taki, tak jak pizza w Włoszech, to ten prowziok był naszym takim właśnie domowym wyrobem, który bardzo łatwo można sporządzić, ale pani Jola Kramarczyk ma inne sposoby, jeszcze ulepszone takie, że te prowzioki rzeczywiście są smaczne. I pokażę to podczas Wrót Małopolski w najbliższy weekend właśnie w Ryglicach. A więcej na temat tej imprezy na pewno w naszych serwisach informacyjnych. RDN Małopolska. Oczywiście zapraszamy wszystkich jeszcze oprócz tych Wrót Małopolskich do naszych pięknych Pogórz, do naszych Ryglic i na naszą Brzankę. Tylko uwaga na upał, zwłaszcza w tym tygodniu. Bernard Karasiewicz, burmistrz Ryglic, z nami w poniedziałkowy poranek. Dziękuję panie burmistrzu i do usłyszenia. Dziękuję pani redaktor i życzę wszystkim miłych wakacji, ponieważ mamy już półmetek.